Witam bardzo serdecznie. Tutaj Sławek Zawadzki, Kanga Exchange. Razem ze mną Szczepan Bentyn, lider projektu Sapiency, i Adam Szymke i Rahim Blak. Adam Szymke, dyrektor generalny projektu Mozaiko, Rahim Blak, tego człowieka nikomu nie trzeba przedstawiać, ale powiedzmy, że dzisiaj jest to po prostu emitent projektu czy monety RahimCoin. I właśnie dzisiaj, w dniu startu projektu Sapiency, będziemy rozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o pierwszym stokanizowanym człowieku, jakim jest Rahim Blak, i o tym, jak zamierzamy przejść z wielu różnych platform, zmigrować jego monetę, jego coina właśnie do projektu Sapiency. Ale uwaga, najważniejsza rzecz na samym początku, proszę dajcie znać, jak nas widać i jak nas słychać. Jeżeli macie taką możliwość, udostępniajcie ten materiał. W ten sposób dzielimy się wiedzą i edukujemy rynek. A ja, panowie, witam was bardzo serdecznie. Chciałbym tutaj wprowadzić jeszcze kilka, przedstawić pewną roadmapę. W tej chwili trwa weryfikacja aplikacji Sapiency. Weryfikujemy i testujemy ją, całą platformę, cały model pod względem i programistycznym, i legislacyjnym. Na warsztat bierzemy jednego z najgłośniej stokanizowanych osób ostatnich lat w Polsce, czyli Rahima Blaka. Plan jest taki, że w przyszłym tygodniu udostępnimy dla 100 wybrańców, dla 100 szczęśliwców możliwość testowania aplikacji czy platformy Sapiency, a w kolejnych tygodniach udostępnimy wszystko już dla pozostałej reszty świata. Bardzo ważna data, o której musimy pamiętać, to 20 maja. 20 maja, no bo właśnie wtedy Rahim Blak po raz kolejny wypłaci swoją dywidendę. I uwaga, ta dywidenda będzie wypłacona w pewien szczególny sposób, ale o tym wszystkim zaraz opowiemy. Rahim, pierwsze pytanie do ciebie. Chciałbym się ciebie zapytać, jakie w ogóle były początki RahimCoina? Kiedy podjąłeś decyzję o tym, żeby się stokenizować, i jakie przeszkody, wyzwania, ale też sukcesy pojawiły się na drodze? Przede wszystkim zaczęło się od wiary w to, że najlepszą inwestycją jest człowiek, natomiast technologia blockchain i personalna tokenizacja były takim zapalnikiem do tego, że mamy narzędzia w postaci cyfrowych aktywów ludzkich, które pozwolą ten koncept, tę wiarę w inwestycje w człowieka zmaterializować. Ja kiedyś, zanim jeszcze wiedziałem, czym jest tokenizacja i czym jest blockchain, wierzyłem, że kiedyś założę fundusz, w którym będę inwestował w ludzi, a nie w startupy. Ta wiara wzięła się stąd, że byłem świadkiem, iż przecież 99% startupów upada, więc zainwestujmy w człowieka, który podejmie takich prób wiele na przestrzeni swojego życia, i najlepszą inwestycją jest człowiek sam, współpracując z tobą, Sławku, ze Szczepanem, z Adamem, z Michałem Blakiem i z moimi najbliższymi współpracownikami. Zawsze przede wszystkim odpowiadałem wierzyłem w ludzi, więc zaczęło się od wiary w to, że najlepszą inwestycją jest potencjał ludzki. No a potem, kiedy poznałem właśnie technologię blockchain i to, że na niej są nie tylko kryptowaluty, ale też właśnie tokenizacja, no to wtedy to był taki zapalnik do tokenizacji personalnej. Pierwszy o tym powiedział mi Piotr Wojdat, który chyba się o tym dowiedział, bodajże niektórzy mówią od Szczepana, więc gdzieś to się wszystko jakiś krąg zrobiło w stosunkowo krótkim czasie, więc tokenizacja personalna to było z jednej strony realizacja tej mojej wizji, ale z drugiej strony to była też pierwsze rozumienie technologii blockchain. Tą przygodę zacząłem przeżywać 3 lata temu i jednocześnie to było realizacja tej wizji, jednocześnie pierwsze styknięcie się z technologią blockchain, i to były trudne początki, i można powiedzieć, że trochę te trudne początki, które były takim dużym progiem wejścia w tą technologię, to dzisiaj tak naprawdę skutkuje tym, że stworzyliśmy takie projekty jak Mozaiko i takie projekty jak Sapiency, żeby inni nie mieli tak trudno. Dobrze, Rahim, ale pytanie jest takie, czy kiedy ktoś inwestuje w Rahima Blaka, to inwestuje w Rahima Blaka artystę, czy inwestuje w Rahima Blaka ojca i męża, czy inwestuje w Rahima Blaka, który jest przedsiębiorcą, którą z tych płaszczyzn? W ogóle specjalnie podpisałem rozdzielność majątkową przed personalną tokenizacją, także ja do tego przedsięwzięcia podchodzę śmiertelnie poważnie. ponieważ gdyby ktoś przy rozdzielności dogadał się z moją żoną, szybko przejęliby kontrolę nade mną i zgarnęliby większość zysków. Więc jest rozdzielność. Planowałem też testament. Liczę na to, że technologia blockchain rozwinie się na tyle, iż ten testament zawrze kiedyś na blockchainie i przekazując swój, można powiedzieć, swój spadek, swoją szeroko pojętą spuściznę, przekaże ją oczywiście w zdecydowanej większości swoim dzieciom, natomiast z koniecznością dzielenia się dalej tym spadkiem z tokenariuszami. No i teraz, co jest przedmiotem tego spadku? To jest wszystko, co człowiek stworzy, a nie wszystek umrze, jak to mówią filozofowie. I na to wszystko składają się zarówno firmy, które, miejmy nadzieję, nie przeżyją, jak i dzieła, jak i utwory, jak i książki, jak i nagrania, jak i NFT najlepszych postów, najlepszych filmów na YouTubie i wszystko de facto, wszystko, co się wiąże z aktywami, które mają jakąś materialną wartość, ale nie aktywami, które dotyczą mojej sfery osobistej, bo tutaj ani nie stokenizowałem ucha, ani nosa, tylko stokenizowałem to, co potencjalnie może przynosić korzyści materialne i dawać dywidendę moim tokenariuszom. Także to jest wszystko to, co przynosi korzyści materialne. Dobrze, Rahim, to zanim pójdziemy jeszcze dalej, takie pytanie uroiło się teraz w mojej głowie. Nie musisz odpowiadać, ale powiedz mi, czy wolałbyś swoim dzieciom pozostawić w spadku swoje coiny, czy wolałbyś pozostawić w spadku bitcoina? Moim dzieciom wolałbym pozostawić moje coiny, dlatego że w ogóle to porównanie nie jest do końca dobre, dlatego że ja będę mówił o moich coinach, moich aktywach, bo jestem w stanie w miarę przewidzieć, jak one się zachowają. Firmy rosną, zatrudniają coraz więcej ludzi, i ja czerpię z nich coraz większe korzyści. Natomiast jak się zachowają inne coiny, ja uważam, że to jest komplementarne, ponieważ ja uważam, że świat blockchain i giełdy, szczególnie Sławku, potrzebują zarówno kryptowalut, jak i kryptoaktywów. Za kryptowaluty będzie można kupować kryptoaktywa. Uważam przede wszystkim, że moim dzieciom i przyszłym tokenariuszom, ale zostajemy przy tych moich dzieciach, będzie wygodniej kiedyś przekazać mój majątek jako stokenizowany niż majątek, który będzie w sensie legislacyjnym rozproszony gdzieś po całym świecie. To znaczy trochę ziemi mam na Bałkanach, trochę ziemi mam w Polsce, trochę zabytkowych samochodów, trochę nieruchomości, trochę firm. Moja żona do tej pory boi się, że kiedy mi by się coś stało, ona by tego nie ogarnęła, bo rzeczywiście tutaj trzeba by było naprawdę zorganizować kilka potężnych instytucji i wielu prawników, którzy pomogliby jej się połapać w wycenie spółek, w wycenie praw własności, w wyegzekwowaniu potem tego, co należy się naszej rodzinie. Jeżeli by to wszystko było stokenizowane i na Kanga Wallet byłby taki fajne narzędzie do tego, aby potem nawet przypisać komuś te wszystkie aktywa po mojej odpukać śmierci, no to byłby to bardzo wygodny tak naprawdę sposób zarządzania ludzkim potencjałem i ludzkim majątkiem. I w to coś takiego bardzo wierzę i mamy mnóstwo czasu tak naprawdę, bo jesteśmy tutaj wszyscy młodzi, na to, żeby takie narzędzia tworzyć. Tak jest. Moi drodzy, napiszcie wy w komentarzu, co wy byście woleli przekazać swojemu potomstwu, czy swoje coiny reprezentujące waszą tokenizację, czy też może właśnie inne kryptoaktywa, czy kryptowaluty. Rahim, to jest trzecia dywidenda, zgadza się, już niedługo, a zatem to wskazuje na to, że ten projekt ma ponad 3 lata. Wiemy już, co ciebie zainspirowało, ale chciałbym, żebyś opowiedział, jakie najważniejsze wydarzenia miały miejsce. Ja gdzieś tam w głowie mam dość ciekawą opinię KNF-u, tak, na temat twojego coina. Również w głowie mam to, że jest to coin niejednorodny, to znaczy że reprezentowany przez choćby WaveSat, RC20 i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś mógł jeszcze ten element historyczny rozwinąć, zanim pójdziemy dalej. Tokenizacja moja personalna przebiegała równolegle z poznawaniem technologii blockchain, uczeniem się tego wszystkiego, więc nazwijmy to jednym wielkim eksperymentem od strony technicznej, ale oczywiście nie jest to eksperyment od strony legislacyjnej, w której wszystko musi być w najwyższym porządku. I teraz, tak jak większość ICO, i tutaj Szczepan, Adam mogą mnie poprawić, no, ma swój początek w trochę innym blockchainie niż tym, w którym potem kończy. No, każde praktycznie ICO w sensie zebrania środków na rozwój rozpoczyna się w zasadzie w na przykład Ethereum, a potem często zebrany kapitał jest na stworzenie na przykład jakiejś nowej propozycji alternatywnej, czy to alternatywnego blockchaina, czy alternatywnego projektu, chociażby Waves, z którym się stokenizowałem, też miał ICO w Ethereum i potem wiadomo trzeba było wymienić tokeny na nowe, ponieważ Waves jest kryptowalutą na swoim blockchainie. No więc ewolucja mojego RahimCoina to była, można powiedzieć, taka podróż. Zacząłem na Wavesie, bo wierzyłem, że to będzie taka najprostsza platforma do tego, aby ludzie najłatwiej mnie kupili. Tam był i blockchain, i możliwość stosunkowo łatwej tokenizacji, jeszcze wbudowana giełda. Myślę, wszystko w jednym, bo jak wszedłem na Ethereum i tam do Software House'u wysłałem prośbę o tokenizację, wysłali mi faktury na 38 tysięcy netto plus VAT, a to był tak naprawdę jeden z dziesiątków elementów, które się składają na tą tokenizację, no to tam sobie pomyślałem, rany, tu mam token na Ethereum, tu jeszcze potrzebuję do tego stronę internetową, potrzebuję się dogadać z procesorem płatności, jeszcze potrzebuję się dogadać z jakąś giełdą. No to jak to wszystko poskładamy, no to wtedy taki proces ICO trwał pół roku i kosztował $500,000. Więc pomyślałem, że ten Waves będzie najprostszy. Natomiast potem się okazało, że w Wavesie brakuje jednej rzeczy. Brakuje strony emitenta, czyli tak naprawdę widać token, ale nie wiadomo jakie walory za nim stoją i nie da się w tym tokenie nic opowiedzieć, czyli to jest jednak bardziej giełda niż strona emitenta, na której mi zależało, a po drugie brakowało tam jakichś elementów, które by angażowały tych tokenariuszy, a nie tylko zachęcały ich do jakichś takich spekulacyjnego tradingu. I ta przygoda z tym ICO, ona doprowadziła nas po pierwsze do stworzenia Mozaiko, w którym taką tokenizację można by było zrobić łatwiej, a po drugie do stworzenia Sapiency, w której byłaby dedykowana personalnym tokenom, bo jednak personalna tokenizacja i tokenizacja firm to są dwa różne przedsięwzięcia, które wymagają zupełnie różnego podejścia. Więc reasumując, najpierw byłem na Wavesie, potem zmigrowałem do Ethereum dzięki konsolidacji, dzięki fuzji z Kangą, ponieważ giełda Kanga okazała się lepsza niż giełda na Wavesie, bo jak okazuje się, że jak coś się znowu do wszystkiego, to jest do niczego, tak jak w Wavesie. Jak to powiedział wtedy Łukasz Żeligowski, Waves ma wszystko w sobie i przez to z nikim nie współpracuje i przez to chyba nikt ich nie lubi. Więc rzeczywiście tutaj w końcu wylądowałem na Kandze, więc dzisiaj można mnie kupić na stronie rahimblak.com, dzisiaj mnie można kupić na stronie Mozaiko i dzisiaj można przede wszystkim kupić RahimCoina na Kanga Exchange na rynku wtórnym. Więc przede wszystkim dzisiaj jest to rynek wtórny, który się broni dzięki kolejnym dywidendom. I mam nadzieję, że to wszystko jakoś panowie, jak tu jesteśmy, poskładamy i zmigrujemy to do aplikacji, która będzie jak najbardziej idiotoodporna. Tak jest. W tym wszystkim jest bardzo ciężko. Tak. Rahim, zaraz do ciebie wracamy. Tutaj pojawiło się pytanie o tym, że brakuje mechanizmu prawnej egzekucji, brakuje węzłów legislacyjnych pomiędzy tokenem a właśnie systemem prawnym. Czy ty byś mógł to jakoś skomentować jako pierwszy wizjoner tokenów personalnych? Po pierwsze, będąc na początku drogi tej technologii i tej koncepcji, no to oczywiście, że będzie brakowało takich mechanizmów i to czas będzie kształtował te mechanizmy, bo jeżeli Rahim złoży oświadczenie, podpisze je notarialnie albo w ramach testamentu swojego zapisze majątek tokenariuszom, no to ci tokenariusze będą mogli na drodze na przykład sądowej dochodzić tego majątku, który im się należy według deklaracji Rahima. I takie orzeczenie sądowe będzie już podstawą ku temu, żeby takie prawa albo taką egzekucję przeprowadzić. Także nawet jeśli będzie jakaś blokada, no to tutaj obecny system, chociażby sądowy, może pomóc takim tokenariuszom albo doprowadzić do tego, żeby takie podstawy prawne zaistniały. Adam, bo tutaj nie każdy to wie, ty oprócz tego, że jesteś liderem i menadżerem, jesteś również, a może i przede wszystkim prawnikiem, jednym z niewielu w Polsce, którzy tak dobrze rozumieją przestrzeń kryptoaktywów, kryptowalutowych. Właśnie jak ty byś to skomentował? Generalnie zgadzam się z tym, co powiedział Szczepan, że powinno tak naprawdę wystarczyć oświadczenie emitenta, żeby sąd był w stanie, powiedzmy, zwindykować od jakiegoś nieuczciwego emitenta to, co on obiecał swoim inwestorom. Natomiast w przypadku RahimCoina tutaj nie mamy tylko oświadczenia. W momencie, kiedy wejdziemy na stronę Rahima, mamy i white paper, i regulamin przede wszystkim, gdzie można się dowiedzieć tak naprawdę wszystkiego na temat koncepcji prawnej RahimCoina i na podstawie tego regulaminu, czyli tak naprawdę umowy zawieranej pomiędzy inwestorem a Rahimem w chwili zakupu, już nie byłoby żadnego problemu, żeby taką windykację przeprowadzić sądownie. Także tutaj już nie jesteśmy w sferze takiej nieuregulowanej, powiedzmy, tylko to już jest normalna umowa zawierana pomiędzy Rahimem a właśnie kimś, kto RahimCoiny kupi. Dobrze. Szczepan, Adam, bardzo dziękuję. Rahim, wracam do ciebie. Tutaj jest dużo osób, które zaraz będą chciały się tokenizować. Wróćmy jeszcze do twoich emocji przed tą decyzją. Powiedz mi, czy miałeś jakieś obawy związane z własną tokenizacją? Obaw nie miałem żadnych, dlatego że ja jestem typem artysty, który lubi eksperymentować. Ja byłem absolutnie tutaj przekonany, że tu nie chodzi o technologię tylko i wyłącznie, ale chodzi o to, o inwestycje we mnie, a jeżeli chodzi o inwestycje we mnie, tu nie brakuje mi wiary w siebie, więc de facto to nie jest pytanie o tylko technologię, ale to jest pytanie o potencjał ludzki, a ja bardzo wiele zawdzięczam tokenom RahimCoin, ponieważ to za pozyskane środki właśnie z tej emisji, można powiedzieć, zwielokrotniłem wartość różnych projektów, które za te środki podjąłem. Chociażby podjąłem realizację takich projektów jak Mozaiko, Sapiency, tokenizacja branży energetycznej Kopernik i te środki, które kapią, może to nie były jakieś wielomilionowe sumy, ale one no, w rękach startupowca, seryjnego przedsiębiorcy działającego w branżach bardzo, powiedziałbym, ryzykownych, jednocześnie dających duże stopy zwrotu, no one mają ogromny potencjał wzrostu. I te oto firmy stają się źródłem moich zysków, nie tylko zysków w sensie rozumianym jako dywidend, ale też zysków, które ja w tym momencie osiągam tam jako etatowy pracownik, a że tych firm jest wiele, w jednej zasiadam jako przewodniczący Rady Nadzorczej, w innej jako prezes, no to w tym momencie na picie mam już ponad 50 000 złotych netto zysku miesięcznie i podział jakby tego zysku no daje jakąś, powiedziałbym, dosyć pewną stopę zwrotu, no bo nawet gdyby te firmy, nie wiem, nie szły tak jak trzeba, to z pewnością po prostu bym się najzwyczajniej w świecie, Sławku, zatrudnił w Kandze jako na przykład dyrektor marketingu i mam nadzieję, że przeszedłbym rozmowę kwalifikacyjną i to jest właśnie wiara w ten potencjał ludzki, w to, że dopóki zdrowie pozwala, my jesteśmy w stanie naprawdę budować świetne rzeczy i zarabiać pieniądze i z jednej strony mamy te zarobki człowieka, ale z drugiej strony mamy te firmy, które też mogą wystrzelić w kosmos. Jeżeli one wystrzelą w kosmos, to dadzą bardzo duże stopy zwrotu, a jeżeli nie, no to wtedy same te zarobki prywatne dadzą jakąś tam dywidendę, która też z roku na rok rośnie, bo najpierw było 2,5%, teraz 5%, a 20 maja to będzie już 7,5% zysku. Więc obaw nie miałem, bo to nie była obawa o technologię, tylko to była bardziej obawa o to, czy lepiej zainwestować w jedną z 10 moich firm, czy może we mnie. A ja jestem przekonany, że ja jestem mniej ryzykowny, ponieważ ja podejmuję wiele prób i nawet jeżeli 7-8 się nie uda, to udadzą się 2. A jest tak, że właśnie 7-8 się udaje, ewentualnie 2 się nie udaje, więc jest lepiej chyba niż mogłoby się wydawać. No i właśnie to jest bardzo silny argument przy tokenizacji personalnej. Firmy i projekty upadają, mogą upadać, ale ludzie upadają jako ostatni, a zatem inwestycja w człowieka wydaje się być bardzo ciekawą. No to Rahim, przeszedłeś tą drogę, zrobiłeś pierwszą emisję, wypłaciłeś pierwszą dywidendę, miałeś kilka różnych przygód i nagle gdzieś tam jakby coraz bardziej krystalizuje się silna postać nowej wersji, nowego projektu Sapiensy, tego, o którym dzisiaj rozmawiamy. Co ostatecznie skłoniło ciebie do tego, żeby zainicjować ten projekt w takiej postaci, w jakiej zamierzamy go teraz realizować? Znaczy, myśmy rozpoczęli z Adamem, bo Adam jest ze mną od samego początku, już ponad 2 lata. To myśmy zaczęli z Adamem realizować w sumie 2 projekty równolegle. Jeden projekt był odpowiedzią na to, że samo zrobienie ICO było czymś bardzo, bardzo trudnym, czasochłonnym i kosztownym. Ponieważ dzisiaj, żeby zrobić tokenizację jakiegokolwiek projektu, to trzeba dogadać się z procesorem płatności, co wiemy, że nie jest łatwe, dogadać się z giełdą, co też wymaga się dogadać, nie da się wejść tak do czyjejś giełdy, zrobić token na blockchainie i zaraz programiści powiedzą, że to jest proste, ale to jest ich klątwa wiedzy, to nie jest proste dla humanisty, artysty. I generalnie zrobić jeszcze w ogóle strony, tak jak w Rahim Blaku, gdzie pokazujemy, o co w tym wszystkim chodzi, i jeszcze do tego załatwimy wszystkie papiery, które mówią, co tam obiecujemy, czyli prospekt emisyjny, regulamin, polityka prywatności, zasady wypłaty dywidend, PIT i tak dalej. Ja na taką całą emisję w sumie wydałem dokładnie tyle, ile do tej pory pozyskałem na RahimCoina, czyli można powiedzieć, że wszystko wydałem na emisję, przez to, że przecieraliśmy te szlaki. I pierwsze co, to stworzyliśmy Mozaiko do tego, żeby ta tokenizacja była prosta, i dzięki temu, że w Mozaiko właściwie można to zrobić poprzez parę kliknięć, tam już jest wbudowana giełda Kanga, tam jest wbudowany procesor płatności, tam można płacić dolarami, euro, przelewem, nawet można pójść do kantoru i zapłacić gotówką, to już jest wszystko domyślnie ustawione dla wszystkich projektów. No to Mozaiko jest odpowiedzią na to, że to może być prostsze, żeby tę trudność przenieść na swój core business, a nie na samą tokenizację. Więc zrobiliśmy Mozaiko. Natomiast z drugiej strony jednak tokenizacja personalna to jest bardziej B2C, tokenizacja biznesu to jest B2B, no to jednak tokenizacja personalna musi być czymś bardziej entertainmentowym, czymś bardziej angażującym, czymś bardziej sexy, tak? Chociażby to, że można tokenizację firmy zrobić na desktopie, a tokenizację personalną powinno się robić na telefonie, i to najlepiej jeszcze, nie wiem, będąc w klubie albo na czymś koncercie, prawda? Skacząc do góry i podniecając się, słuchając na przykład muzyki Rihanny, ponieważ tutaj są emocje, tutaj są potrzebne, jest potrzebny związek z artystą, z ludźmi, więc, bo tutaj w przypadku tokenizacji personalnej absolutnie nie mówimy o tokenizacji przedsiębiorców. Ja wcale nie jestem najbardziej uniwersalnym przykładem tokenizacji personalnej, żeby było jasne, tak? Tutaj tokenizacja personalna wymaga przede wszystkim osób znanych, lubianych, kochanych, a często te znane, lubiane, kochane zarabiają mniej niż brutalni przedsiębiorcy, mniej lubiani, a ludzie będą inwestować w osoby lubiane bardziej niż mniej lubiane, więc teoretycznie zarabiający mniej niż zarabiający więcej. Wielu spotkałem na drodze sportowców, aktorów, którzy mówili, że Rahim, we mnie by ludzie zainwestowali, tylko pamiętaj, że ja nie zarabiam tak dużo. Rzeczywiście, gwiazdy nie są na listach Forbes. Okej. Więc czym innym jest tokenizacja biznesowa firm, projektów, czym innym jest tokenizacja personalna. Ja absolutnie nie narzucam mojego modelu personalnym tokenom, nawet uważam, że takich osób jak ja będzie stosunkowo mało, dlatego tutaj właśnie jest Szczepan, który jest ewangelistą zupełnie innych rodzajów personalnych tokenów, dlatego że uważam, że one mogą być bardziej powszechne. Dobrze, zróbmy na chwilę przerwę techniczną. Faktycznie pojawiło się pytanie od Rafała, czy gdzieś Rahim, to pytanie kieruję do Rahima i do Adama, czy gdzieś można przeczytać o tym, jak zainwestować w RahimCoiny i jak w przyszłości trzymać je na portfelach? Czy pojawi się taki artykuł? Dajcie deklarację i przechodzimy dalej. Takich, jak piszesz RahimCoin, to takich artykułów jest dużo, natomiast zapraszam przede wszystkim do obejrzenia zapowiedzi 3. wypłaty dywidendy, czyli mojego nagrania sprzed paru dni, w którym dokładnie opisuję cały mechanizm przez ponad godzinę, gdzie można kupić, jak można wypłacić dywidendę, i wszystkie te informacje tam są zawarte, także teraz nawet jak oddasz głos innym tutaj gościom, to ja w tym czasie jeszcze przykleję na ten link do tej zapowiedzi Rafałowi, dobra? Dobrze. Szczepan, mam do Ciebie pytanie, ponieważ rozpoczynamy projekt Sapiency, na tapet idzie Rahim jako pierwszy, Rahim, który jest tokenizowany i tak jak powiedzieliśmy sobie w sposób niejednorodny. Niejednorodny nie oznacza zły, dla jasności, po prostu Rahim testował różne modele i teraz trzeba będzie to wszystko zmigrować, tak? Zmigrować do nowej wersji projektu Sapiency. Powiedz mi, jaki masz na to plan? Jako że pomysłem Rahima było stworzenie właśnie platformy Sapiency, to założenie od początku było takie, że RahimCoin będzie taką, wręcz można powiedzieć, od samego początku coinem, który pojawi się w aplikacji Sapiency. Więc te wszystkie coiny, które są w obrocie, mówimy tutaj o tokenie Rahima, który jest na Wavesie i ten, który jest na Ethereum, będą zmigrowane do aplikacji Sapiency i tam będzie się tworzyła społeczność wokół tych tokenów, tam będą się pojawiać wszystkie informacje związane z RahimCoinem i tam też będą wypłacane dywidendy. W związku z tym wszyscy posiadacze RahimCoinów muszą przejść przez migrację. I migracja będzie dla posiadaczy tokenów na Wavesie i na Ethereum będzie wyglądała tak, że wchodzą na stronę rahimcoin.pl i w formularzu składają zgłoszenie na migrację i wypłatę dywidendy i w odpowiedzi otrzymają maila z instrukcjami, co dalej muszą zrobić, żeby ich tokeny pojawiły się w ich aplikacji Sapiency i żeby uczestniczyli w wypłacie dywidendy, a dla tych osób, które mają token Rahima na giełdzie Kanga, bo też jest taka istotna część osób, te tokeny zostaną automatycznie przeksięgowane w momencie, kiedy oni się zarejestrują na ten sam adres e-mail w aplikacji Sapiency, który użyli do rejestracji w aplikacji na giełdzie Kanga. Będą mogli te tokeny tam w łatwy sposób przeksięgować sobie na to swoje konto w Sapiency. Także tutaj jak najłatwiej chcemy, żeby ten proces wyglądał i w końcu uda się to skonsolidować w jednym miejscu, w łatwej obsłudze aplikacji, która jest już na sidechainie, na Polygonie, więc opłaty transakcyjne w przelewach, w RahimCoinach będą bliskie zeru, będą błyskawiczne i bezpieczne, tak jak na sieci Ethereum. Dobrze, no i właśnie poruszyłeś jeden bardzo ważny temat, mianowicie taki Polygon, tak? No bo wielką ambicją i celem, który będzie realizowany w kolejnych etapach jest to, że powstanie blockchain Sapiency. Mamy co do tego szerokie plany, no ale jako ten przejściowy blockchain wybraliśmy Polygon. Powiedz, jakie dostrzegasz tutaj zalety? To ty zarekomendowałeś ten projekt. Dlaczego nie Ethereum? Dlaczego nie, no właśnie, dlaczego nie Ethereum, tylko właśnie Polygon? Gdzie tutaj jest przewaga? A to jest, Polygon to jest Ethereum. To nie jest osobny blockchain, to jest sidechain tak zwany, poboczny łańcuch do łańcucha Ethereum. I on jednocześnie jest pewną bramą do wszystkich innych blockchainów. Polygon zbudował rozwiązanie, gdzie w łatwy sposób można przelewać tokeny z Ethereum na sidechain Polygon i z powrotem, ale jednocześnie można to robić przelewając tokeny z Polygona, można przelewać je na inne łańcuchy, na przykład na Binance Smart Chain czy na XDAI. Polygon jest taką kompatybilnym, inteligentnym blockchainem, który w łatwy sposób komunikuje się z innymi łańcuchami. I to było pierwsze założenie, że w momencie, kiedy chcemy wypuścić aplikację, a prace nad blockchainem naszym jeszcze trwają, to wchodzimy na blockchain, który łatwo się integruje z pozostałymi, także później ta migracja na nasz własny blockchain, który będzie się komunikował z pozostałymi blockchainami, będzie łatwa. Dla użytkownika będzie nieodczuwalna, bo ta migracja się wydarzy po prostu pewnego dnia i użytkownicy będą mieli te same balanse już na nowym blockchainie i będą mogli tych tokenów używać tak, jak używają ich na co dzień. Matic oczywiście tutaj po prostu, Dawid tutaj, nazwa Matic to była wcześniejsza nazwa, później został Matic przemianowany na Polygon, więc używa się tych dwóch nazw zamiennie. Także przede wszystkim decydowała tutaj o tym ta interoperacyjność tego blockchaina, że ten blockchain komunikuje się z pozostałymi w łatwy sposób i ta migracja na nowy blockchain będzie łatwa, a jednocześnie daje to ekspozycję na cały efekt sieciowy blockchaina Ethereum, pozostałych blockchainów i mam tutaj na myśli te wszystkie rozwiązania DeFi-owe, smart kontrakty i cały ogromny kapitał zgromadzony w Ethereum, jak i ogromna ilość tokenów personalnych już istniejąca na rynku, która może w łatwy sposób po prostu zmigrować do aplikacji Sapiency na tej drugiej warstwie Polygon, bez konieczności emitowania jakichś nowych tokenów na nowych blockchainach, tylko po prostu mogą istniejący token na Ethereum zaimplementować sobie w aplikacji Sapiency i już korzystać z tych z tych korzyści właśnie jak interoperacyjność, czytanie opłaty transakcyjne. Bardzo dziękuję. Tutaj pojawiło się pytanie, dlaczego chcemy budować swój własny blockchain. Do tego pytania zaraz wrócimy. Natomiast wspomniano na początku tego wydarzenia, tego naszego live'a, że 20 maja startujemy z wypłatą dywidendy Rahima. I tutaj Adam, ciebie chciałbym poprosić jako głównego koordynatora tej akcji, żebyś powiedział, jak ta wypłata będzie przebiegać. Tak jest. 20 maja tak naprawdę może nie tyle rozpoczniemy wypłatę taką fizycznie, tak? Natomiast rozpoczniemy proces migracji. On potrwa, zakładam, kilka tygodni maksymalnie. W momencie, kiedy wszyscy, przynajmniej zdecydowana większość posiadaczy RahimCoinów trafi do aplikacji Sapiency, wtedy w prosty sposób po prostu roześlemy każdemu maila, że już teraz możesz odebrać swoją dywidendę i będzie to wyglądało praktycznie tak samo pod kątem nie tyle technicznym, co faktycznym, jak w ciągu ostatnich 2 dywidend, czyli każdy z inwestorów będzie miał możliwość albo reinwestycji tych pieniędzy, które by otrzymał w ramach dywidendy, albo po prostu odebrania tej dywidendy. Zakładam, że w OPLN-ach Kangi, czyli innymi słowy, te pieniądze trafią na konto Kangi, a następnie będzie możliwość ich wypłaty już na swój własny rachunek bankowy. No, na rachunek bankowy albo wypłaty w postaci gotówkowej w kantorze czy w bankomacie, tak? Tutaj też to... Albo zakupu Bitcoina, albo zakupu innych tokenów personalnych, bo już wtedy prawdopodobnie na Sapiensy będziemy je mieli. No, jedna rzecz, nie wiem, czy ona wybrzmiała wystarczająco donośle. Czy będzie wymagane zarejestrowanie się w nowej wersji Sapiensy, przejście tam? Gdybyś mógł to jeszcze tak doniośle skomentować. No tak, zdecydowanie. Jeżeli chcemy skorzystać z mechanizmu, jeżeli chcemy przemigrować wszystkie RahimCoiny do Sapiensy, co było tak naprawdę planowane już od 2 lat, kiedy projekt Sapiensy wystartował, no to będzie to absolutnie konieczne. Co najmniej będzie konieczne wyrażenie chęci w ramach formularzu na stronie rahimcoin.pl, o której wcześniej Szczepan wspominał, że takiej migracji chce dokonać, prawda? To już później nasi programiści, zakładam, że są w stanie automatycznie założyć konto i tylko wysłać maila z prośbą o aktywację i zalogowanie się, ustawienie hasła. Tak jest. No to panowie, chciałbym otworzyć jeszcze krótką dyskusję, mianowicie taką, jaki model tokenizacji personalnej będzie tym modelem, który się przyjmie, czy model, którą wybrał Rahim już jakiś czas temu, czyli typowo udziałowy, czy też model, nazwijmy to, influencerski, czyli taki może nie udziałowy, ale który daje mi jako hodlerowi tych tokenów większy dostęp do tego influencera, większą możliwość kontaktu, czy umożliwienie korzystania z usług, których normalnie bym nie mógł skorzystać, nie posiadając tych tokenów, czy też może się okazać, że te dwa modele będą funkcjonować równolegle, nie będą się kanibalizować, tylko będą dwie równoległe tokenizacje personalne. I tutaj chciałbym to pytanie skierować, Szczepan, najpierw do ciebie, w który ty model najbardziej wierzysz, albo który prognozujesz, że odniesie sukces? Ja osobiście uważam, że wkraczamy w erę ekonomii uwagi. I to uwaga przede wszystkim będzie tą wartością, którą każdy z nas dysponuje, bo mamy jej ograniczoną ilość. Tak długo jak ludzie jeszcze umierają, tak długo mamy ograniczoną ilość uwagi i to jest ostatecznie to aktywo, którym każdy z nas dysponuje. I tokenizacja personalna uwalnia ten kapitał, który każdy z nas ma jako tą uwagę. Ta uwaga staje się płynna, tą uwagę można wycenić, tą uwagę można kupić i sprzedać przez tokeny personalne. Także z mojej perspektywy największą przyszłość, to jest moje przekonanie, największą przyszłość ma właśnie ta tokenizacja ludzkiej uwagi, ludzkiego czasu, bo też przechodząc tą transformację w kierunku tej ekonomii uwagi, widzimy, że praca zdalna ma coraz większe znaczenie. To jak zarabiamy często już się różni od takiej pracy 8 godzin dziennie i sprzedawania czasu komuś, prawda? Więc cały ruch freelancerów, czy nawet nowe ekonomie jak mimersi, czy artyści NFT, to pokazuje, że już niekoniecznie pensja czy dobrze płatna praca jest podstawą jestestwa, ale to, co robimy, to, na co patrzymy, to, czemu poświęcamy uwagę, nabiera na wartości i tokenizacja personalna, tak jak tutaj Aleksandra w komentarzu napisała, właściwie uwalnia ten potencjał i sprawia, że on jest płynny i można go wartościować. Więc ja postrzegam w tokenizacji personalnej przyszłość przede wszystkim tokenizacji tego, czym człowiek jest, czym dysponuje, a tą podstawowym aktywem jest jego uwaga. Rahim przekuwa tą uwagę w biznes i on poświęca uwagę swoim biznesom i one generują zysk. Także to jest wszystko skorelowane ze sobą. I myślę, że tutaj to absolutnie się nie będzie kanibalizować, wręcz odwrotnie. No, widzimy po RahimCoinie, że wypłaty dywidendy bardzo dobrze wpływają na kurs na przykład giełdowy, prawda? Więc sam rynek mówi, że to jest dobry model. Dobrze, to Szczepan, jeszcze trochę powiercę Ci dziurę w brzuchu. W tokenizacji uwagi albo tokenizacji czasu, w tym ujęciu czy tej perspektywy tokenizacji personalnej, kiedy ja posiadam na przykład Twoje tokeny, to co w zamian za to będę mógł osiągnąć? Bo no nie udział w Twoich dochodach, bo to jest ten odmienny model, tylko właśnie co? Co znaczy, że kupuję Twoją uwagę? Najprostszy model, który funkcjonuje teraz, już funkcjonuje od kilku lat, mianowicie jeżeli ktoś potrzebuje mojej konsultacji albo mojej pracy, to za godzinę mojej konsultacji płaci 1000 benów. Ja wysyłam link, on musi zakupić te beny i one są przelewane automatycznie na moje konto i po tym zakupie umawiamy się na konsultację. I ten model już działa od kilku lat i bardzo fajnie się sprawdza, więc jest to wprost zakupywanie mojej uwagi za moje tokeny. Czyli Twojego czasu, jak rozumiem, albo Twojej uwagi. Okej. Rahim, pytanie do Ciebie, w które Ty z modeli wierzysz, albo jak prognozujesz, jak będzie układał się rynek właśnie w tej kwestii? Czy wierzę ekonomicznie w inwestycje w człowieka? Wierzę. Czy wierzę, że to będzie najbardziej powszechny rodzaj personalnych tokenów? Nie. Dlatego, że ja nie jestem dobrym punktem odniesienia, bo ja całe życie starałem się należeć do zdecydowanej mniejszości. Natomiast mam nadzieję, że Sapiency będzie dla większości. My za bardzo zastanawiamy się nad tym, jakie będą rodzaje personalnych tokenów. Powinniśmy stworzyć pewien rodzaj uniwersalnych możliwości tokenizacji, a każdy w tej personalnej tokenizacji powinien sam już określić, co oferuje i co jego zdaniem jest najważniejsze. Przykładem jest chociażby platforma Mozaiko, gdzie można stokenizować firmy. Widzimy zdecydowany trend, że odchodzi się od starej ekonomii, czyli odchodzi się od akcji firmy na rzecz metra kwadratowego ziemi, beczki whisky, czy nawet zabytkowego samochodu, w którym token ma numer nadwozia tego zabytkowego samochodu. Jakby mam wrażenie, że w tokenizacji odchodzi się w ogóle od starych instytucji. Tak naprawdę instytucje typu firma powstała po to, żeby generować zyski, potem ta firma jest właścicielem jakiegoś aktywa, kiedy można stokenizować bezpośrednio aktywo. Więc tych modeli tokenizacji personalnych jest tak wiele, że nie powinniśmy teraz mówić, masz taką lub taką możliwość, ponieważ wtedy mówimy, że masz możliwość dywidendy lub masz możliwość tokenizowania uwagi, czasu, kontentu. Takich możliwości tak naprawdę może być 1000, a my możemy być sami zaskoczeni tym, co ludzie zaproponują, bo być może ktoś zaproponuje na przykład uwagę, ktoś zaproponuje content, ktoś zaproponuje spotkanie, ktoś zaproponuje godzinę swojego czasu, ktoś tak jak ja zaproponuje udział w zyskach, dlatego że ja w tym momencie już być może zacznę zarabiać więcej niż będę mógł skonsumować, bo niestety tak jest, że niektórzy ludzie, niestety, tak jest, że niektórzy ludzie, którzy zarabiają na przykład, są prezesi, którzy zarabiają na przykład 1 000 000 złotych miesięcznie, znam takich, 1 000 000 złotych, no to de facto nie da się tyle przejeść, więc wtedy warto by było pozyskać kapitał na rozwój kolejnych biznesów i się po prostu tymi nadwyżkami podzielić, tym bardziej, że firma, która ma zyski, mówi, że je reinwestuje, a człowiek jak ma zyski, no to zaczyna się głupio zachowywać, kupuje sobie 25. willę i tak dalej, po co, bez sensu. Niektórzy idą też słusznie w filantropię, to też piękne, ale zobaczmy też, że na przykład bardzo już dzisiaj powszechnym zjawiskiem jest po prostu wspieranie ludzi, prawda? Bez oczekiwania w zamian jakichś korzyści. Więc jeżeli mamy z jednej strony tak radykalną postawę jak moja ekonomiczna, czyli udział w zyskach, z drugiej strony mamy znanych i lubianych reżyserów, którzy produkują niszowe filmy, których nie chce finansować nasza ukochana, znaczy nie ukochana, przepraszam, nasza publiczna, już nie nasza, przepraszam, publiczna telewizja. Właśnie, to jeżeli widzimy, że ludzie pomagają tym twórcom, którzy niekoniecznie zrobią na tym biznes, bo są to projekty zaangażowane społecznie, to jeżeli widzimy tak radykalne przedsięwzięcia typu wspierać i mieć udział w dywidendzie, to to spektrum jest tak duże, że tu się wszystko może wydarzyć. Osobiście bardziej wierzę w zupełnie nową ekonomię niż w starą. Ludzie mi mówią, że RahimCoin jest tak innowacyjny, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo konserwatywne podejście do tokenizacji, to co ja reprezentuję, dlatego że po pierwsze ja zaczynałem, a po drugie no, gdzieś to jest taka jakaś próba jakiegoś pomostu między starym światem a nowym. Nie. Ja oczywiście będę wierny swojej idei, będę w pewnym momencie bardzo odosobniony w tym konserwatyzmie, w tym testamencie, w tej konsekwentnej wypłacie dywidend. Ja uwielbiam ten czas, kiedy zbliża się wypłata dywidendy i kiedy ja sobie sam robię takie podsumowanie roku, kiedy ja bym nigdy nie zaglądał do mojego PIT-a rocznego, gdyby nie dywidenda. Ja bym nie zaglądał sprawozdania finansowe, gdyby nie dywidenda. To jest takie moje sprawozdanie i ja to lubię. Natomiast uważam, że świat pójdzie w stronę nowych ekonomii, tak jak Szczepan powiedział, NFT, personalny token, handel awatarem ludzkim. Naprawdę nie zastanawiajmy się dzisiaj, co to będzie. Po prostu zróbmy MVP i ludzie nam powiedzą, czego chcą. No wiesz, Rahim, trzeba pewien rytm, czy pewną ścieżkę wyznaczyć i zobaczyć, czy ludzie nią pójdą, ale oczywiście to jest kwestia... Ja będę robił swoje. Jako pewnego rodzaju, ja się czuję trochę jak taki personalny Bitcoin. Dziękuję za możliwość tutaj wreszcie zmigrowania jakby tych wszystkich eksperymentów do aplikacji dedykowanej personalnym tokenom. Tu będzie miejsce RahimCoina. Natomiast to, że ja ze swoim radykalnym dosyć tokenem od strony ekonomicznej zaistnieję w Sapiency, to znaczy, że wszystko tam może zaistnieć. No dobrze, Adam, jestem w posiadaniu dokumentu, którego głównym autorem jesteś ty, w którym opisywałeś różne modele i właściwie pomysł na model tokenizacji w Sapiency. Natomiast również do ciebie kieruję to pytanie, czy może przede wszystkim do ciebie powinienem skierować, jak ty przewidujesz świat tokenizacji personalnej? Czy to będzie jeden model, dwa modele, czy tak jak powiedział na przykład Rahim, tych modeli po prostu będzie mnogość i tyle? Znaczy wiesz co, w sumie tak naprawdę dużo zależy od tego, czego rynek będzie od nas oczekiwał. W tym momencie są w zasadzie trzy rodzaje takie w miarę rozpowszechnione, o ile można mówić o tym, że tokeny personalne są rozpowszechnione, właśnie tych tokenów, tak? Pierwszy, który występuje przede wszystkim, myślę, na personal tokens, to są właśnie te tokeny płatnicze, tak? Gdzie można kupić usługi tam Szczepana, konsultacje, myślę towary też, co po niektórych stokenizowanych osób i myślę, że ten trend się będzie trzymał, natomiast, że on nie ma aż takiego potencjału, żeby ludzie kupowali na przykład za 1 milion, za 2 miliony złotych, czy tam dolarów, bo aplikacja ma być globalna, tokeny płatnicze jakichś konkretnych osób, tak? Jest model Rahima, model właśnie tokenizacji udziałowej, gdzie chcemy dzielić się zyskami. Stara ekonomia. Dokładnie, stara ekonomia. Natomiast tutaj znowu to dosyć ewidentnie jest skierowane albo do właśnie takich seryjnych przedsiębiorców jak Rahim, których nie oszukujmy się, nie ma wielu na świecie, tak? A taki przedsiębiorca się jeszcze musi zainteresować tą aplikacją, faktycznie się stokenizować. Myślę, że to jest niszowe rozwiązanie. Natomiast tak naprawdę możemy powiedzieć, że są takie trzy etapy tokenizacji personalnej, taka piramidka. Najmniej tokenów będzie właśnie udziałowych, będzie trochę tych tokenów płatniczych i będzie bardzo dużo takich tokenów influencerskich, tak? Gdzie influencerzy, przeróżni marki osobiste mają swoje profile na Patronajcie, mają swoje profile na Patreonie. Oni tam dostają pieniądze tak naprawdę za to, że są, tak? Po to, żeby ich wspierać. Nie wiem, streamerzy na Twitchu, tiktokerzy też dostają swoje tokeny. Wszyscy chcą nagradzać influencerów. I myślę, że nie ma lepszego tak naprawdę sposobu nagradzania influencerów za tworzony przez nich content, albo wspierania ich w tym, żeby ten content dalej tworzyli, niż właśnie ich własne tokeny personalne. I to byłby taki początkowy etap tych tokenów, tak? To, czy taki influencer później postanowi go przekształcić, czy w token płatniczy, czy później jak faktycznie już będzie osiągał jakieś zyski w token udziałowy, jak stanie się biznesmenem, to już jest sprawa pomiędzy nim a jego inwestorami, tak, jego społecznością. Ale tak czy siak według mnie tych tokenów właśnie takich wspierających, influencerskich będzie najwięcej, one mają największy potencjał i marketingowy, i też najwięcej ludzi będzie je chciało po prostu kupić, bo każdy chce być społecznością, no częścią społeczności jakiejś osoby, nie oszukujmy się. Każdy ma swoich idoli, prawda? Rahim, zanim skomentujesz, moi drodzy, proszę napiszcie, jak wy wolelibyście się skomentować, albo w którą tokenizację, która tokenizacja jest bliżej waszego serca, czy właśnie ta udziałowa, rahimowa, czy też właśnie uwagowa, czyli tak, gdzie kupujemy uwagę, talenty, skupienie, czy czas innych influencerów, czy stokenizowanych. Rahim, proszę o komentarz. Ja uważam, że najbardziej popularne to będą te tokeny personalne, których dzisiaj nie wiemy, jakie one będą, tak? To znaczy dzisiaj rynek nas zaskakuje, dzisiaj Elon Musk promuje dogcoina, dzisiaj mamy tokeny NFT, które naprawdę ja się bardzo mocno, zawsze mówiłem o tokenizacji sztuki, żeby dzieło sztuki podzielić na kawałki, a nie wpadłem na to, żeby to była tokenizacja dzieł cyfrowych, czyli tokenizacja od pegów. I moim zdaniem my powinniśmy stworzyć pewne możliwości i przyglądać się tej weryfikacji i dostać feedback, który nas wszystkich tutaj twórców zaskoczy, bo największe rzeczy powstają przez to, że twórcy są zaskoczeni przebiegiem pewnej sytuacji. Teraz to, czego mi na przykład najbardziej brakuje w ogóle w platformach do tokenizacji, to nie jakie te tokeny są, bo moim zdaniem każdy je definiuje na swój sposób i my widzimy po platformie Mozaiko, że praktycznie im bardziej token jest inny niż pozostałe, tym jest ciekawszy. Czyli nie ma tej takiej manufakturowości, jak na przykład na giełdzie, gdzie są akcje firmy i właściwie jedyne, co można zrobić z firmą, to sprzedawać akcje firmy, prawda? Natomiast widzimy tutaj pewne takie indywidualne podejście do każdej tokenizacji. Być może tutaj też będzie tak, że inaczej będą się tokenizować sportowcy, inaczej aktorzy, inaczej reżyserzy, inaczej działacze społeczni, inaczej na przykład osoby zajmujące się filantropią, które na przykład powiedzą o tym, że zyskiem jest na przykład to, ile dobrego zrobili dla świata, prawda? I teraz to, na czym moim zdaniem my powinniśmy się jako twórcy tej platformy do tokenizacji personalnej skupić, to jest to, żeby dostarczyć uniwersalne narzędzie do angażowania tokenariuszy, tak? Czyli na przykład jakiś dobry airdropping, na przykład jakieś dobre giveawaye, na przykład jakieś dobre możliwości na przykład zbierania tych tokenów, które rozdają influencerzy swoim fanom. I to będą pewne mechanizmy, które będą uniwersalne dla każdego rodzaju tokena, a to, co ten token już oferuje, to dzisiaj zakładamy, nie wiem, stronę na Instagramie, to przecież każdy oferuje na tym Instagramie coś innego w bardzo podobnym modelu formalnym. Czyli my powinniśmy się tak naprawdę skupić na formie tokena, a nie na treści, którą ona niesie. Bo dzisiaj każdy profil na Instagramie wygląda od strony technicznej tak samo, ale każdy tak naprawdę przekazuje zupełnie coś innego. My powinniśmy dostarczyć platformę, która zachowuje pewną neutralność i pozwala angażować twórców, a zobaczyć, co ci emitenci oferują i co tokenariusze najchętniej kupują. Taka jest moja tutaj rekomendacja. Jasne. Szczepan, zaraz zadam ci pytanie, czy właściwie już ci je zadaję, jakie plany w tym roku ma platforma Sapiency, jakie nowe funkcjonalności pojawią się za miesiąc, 2, 3, ale zanim odpowiesz, moi drodzy, gorąca prośba do was, wszyscy, którzy nas oglądacie, proszę ocencie tego live'a. Tradycyjnie skala od 1 do 6, gdzie 6 oznacza bardzo dobry, wartościowy live, czegoś się nowego dowiedziałem, Aleksandra, bardzo fajny komentarz jest na tapecie. Pomyłkę, tak, także oceniajcie. Tutaj faktycznie mamy komentarz, że pieniądz musi być oparty na duchowości, a taką możliwość daje token personalny, bo osoba to duch, historia, wierzę w tę nową ekonomię. Ale to trochę jest, wydaje się takie trochę podejrzane, ale moim zdaniem jak się kupuje dzisiaj akcje firmy, na przykład Amazon czy Tesla, to też jest tam dużo więcej duchowości niż materialności, dlatego że my nic nie możemy w tej firmie zrobić, nic nie mamy do powiedzenia, i w ogóle nawet nie dostaniemy dywidendy, bo przecież większość tych spółek jest niedywidendowa i nie wypłaca dywidend. Więc to jest wszystko tak naprawdę, powiedzmy, umowne. Więc jeżeli umowne jest to, że akcja, która reprezentuje udział w firmie, ma jakąś wartość, bo przecież ma, to tak samo umowne może być to, że udział w człowieku jakąś wartość ma, bo człowiek bez wątpienia wartość ma, prawda? No bo znaczy, powiedzmy sobie szczerze, wszystko, co osiągnęła ludzkość, osiągnęła dzięki ludziom, nie dzięki istotom z kosmosu, nie dzięki, nie wiem, innym instytucjom, tylko dzięki ludziom, a zatem inwestycja w człowieka, wydaje się być tą najbardziej racjonalną. Ale mieszkamy w Polsce i dywidenda musi być. Więc jest. Więc no jest, prawda? Tak. I co roku wyższa, bo my jesteśmy krajem na dorobku. My jesteśmy krajem na dorobku, my jesteśmy jeszcze na tym etapie rozwoju cywilizacji, w której my pamiętamy jeszcze czasy, kiedy nie zarabialiśmy w ogóle, potem jak zarabialiśmy 600 zł miesięcznie, potem 1200, potem 2, potem 3 i my jesteśmy jeszcze na takim etapie, że chcielibyśmy sobie coś kupić, my jesteśmy jeszcze na tym etapie, że chcemy zbudować sobie dom, a nie tak jak niektóre kraje na zachodzie, w których ktoś odziedziczył 5 wielkich willi, prawda? I już nie ma tego parcia na szkło. My mamy jeszcze parcie na szkło, ale jeszcze raz mówię, to co mamy dzisiaj, a to co będzie za 10 lat, kiedy ludzie praktycznie zaczną płacić, żeby pracować. Ludzie zaczną płacić, żeby pracować, a nie dostawać pieniądze za pracę. Bo praca będzie rarytasem, praca będzie pasją. Więc to będą zupełnie inne trendy, w których coś zupełnie innego zyska na wartości. Ale jesteśmy tu i teraz, 20 maja, 7,5% stopy zwrotu płatne w złych, czyli złotówkach. Nie, w żadnych złych, w omega złotówkach. Także to jest zupełnie co innego. O wiele bardziej bezpieczna forma. Szczepan, oddaję Tobie głos, jakie plany ma projekt Sapiency na najbliższe miesiące? Tak, już wchodzimy na rynek, ruszają testy za tydzień, powtarzam, bo to było na początku, może nie wszyscy widzieli. Za tydzień otwieramy testy dla zamkniętej grupy 100 wybrańców, więc czekajcie na informacje na naszych socialach, bo ci testerzy będą też wynagrodzeni za udział w tym tworze. Później aplikacja wchodzi już na otwarte tory, otwarte morze i ruszałem tuż przed premierą, przed wypłatą dywidendy Rahima. Będzie jeszcze okazja, żeby wejść na pokład, kupić już te docelowe tokeny w aplikacji Sapiency i otrzymać dywidendę od Rahima, a następnie pojawią się bardzo fajne nazwiska ludzi, których na pewno wszyscy znają, to jedna rzecz, a później pojawią się też osoby dość, bym powiedział, kontrowersyjne i tutaj ktoś zadał pytanie, jaki mamy pomysł na promocję, uwierzcie mi, mamy zakalejkowane osoby, o których naprawdę może wybuchnąć spora burza, jeśli chodzi o ich tokenizację. Pojawią się później w czerwcu, najprawdopodobniej, mam nadzieję, że uda nam się wypuścić moduł cały społecznościowy, gdzie emitenci raz, że stworzą token, dwa, że wprowadzą go na rynek, trzy, będą mogli budować społeczność w oparciu o ten token, będą mogli pytać swoją społeczność o to, jaką decyzję życiową na przykład mogą podjąć, czyli taką, można powiedzieć, ankieta wśród udziałowców, czyli osób zainteresowanych żywo. Co? Powiedziałam, na przykład mogą podjąć decyzję, z kim wziąć ślub. No, tak, oczywiście to bardziej będzie pełnić funkcję doradczą. Personalne DAO. Takie personalne DAO, ale raczej to będzie pełniło funkcję doradczą niż decyzyjną. No i później dążymy też, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się odpalić coś, co ja się nie mogę oczywiście doczekać tego, to znaczy, że osoba, która się stokenizuje, która będzie miała aktywną społeczność i ten token będzie żył, będzie miała szansę podpiąć sobie pod swój token kartę płatniczą Visa i tym tokenem swoim normalnie płacić za zakupy w Lidlu czy gdziekolwiek indziej. Także to jest taki mój ambitny plan na to, żeby jeszcze w tym roku dać taką możliwość emitentom. No, powiedzmy sobie szczerze, jak będzie można w Biedronce, w Żabce czy w Lidlu zapłacić tokenem personalnym, to w tym momencie wszystko się zmienia. Nie ma tutaj już żadnej dyskusji, wszystko się zmienia. Panowie, jeszcze kilka pytań na sam koniec. Gdzie jest dostępny Sapiency? Zakładam, że jest mowa o tokenie. Szczepan, to pytanie kieruje do Ciebie. Token Sapiency można nabyć na Kandze, skrót to jest SPCY, bądź na Sushi Swapie bądź na Quick Swapie na sieci Polygon. Także to są miejsca, gdzie token Sapiency jest handlowany. A jeśli chodzi o to, gdzie jest dostęp do aplikacji, no to przede wszystkim trzeba śledzić sociale nasze, no i wejść na stronę internetową, zapisać się do newslettera, jeżeli chcemy być na bieżąco tym, co dzieje się w projekcie. Tak jest. Szczepan, jeszcze jedno pytanie, czy każdy token personalny, który będzie wyemitowany w ramach platformy Sapiency, gdzie będzie on notowany, gdzie będzie rynek wtórny tych tokenów? Rynek wtórny będzie na Kandze, ale jednocześnie będą też tworzone swapy na zdecentralizowanych giełdach. Także będziemy uwalniać w ten sposób też dostęp tych tokenów do świata DeFi. No właśnie, i to też jest jedna z wielkich i gigantycznych zalet tego projektu. Od razu przygotowane rynki wtórne na zdecentralizowanych i centralizowanych giełdach. Panowie, czy ktoś z Was chciałby podsumować albo powiedzieć ostatnie zdanie dla naszej szerokiej publiczności? 3, 2... 7,5% stopy zwrotu, ale w miesiąc, no bo to jest udział na okaziciela, więc jeżeli ktoś kupi 20, dzisiaj mamy 20 kwietnia udziały w Rahimie Blaku, to 20 maja otrzyma 7,5%. Czyli jeżeli ktoś zainwestuje, nic nie sugeruje, na przykład 100 tysięcy złotych dostanie 7,5 tysiąca w miesiąc. Oczywiście pytanie, jak to możliwe? No te pieniądze u nas po prostu bardzo ciężko pracują i obie strony dobrze na tym wyjdą. Także 20 maja będzie wielka trzecia wypłata dywidend i zgodnie z regulaminem te pozyskane środki miały doprowadzić między innymi do powstania takich projektów jak Sapiency i mam nadzieję, że tam będzie ostateczne miejsce RahimCoina i wielu innych przyszłych osób, które się tam stokenizują i zaoferują największą wartość, jakim jest człowiek. Tak jest. Okay. Myślę, że tym bardzo optymistycznym i pozytywnym akcentem możemy zakończyć tą naszą audycję. Drodzy Państwo, to był Adam Szymke, Rahim Blak, Szczepan Bentyn, a ja nazywam się Sławek Zawadzki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzymy wszystkiego dobrego.